Bardzo proszę wszystkich mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, ale też ziemi ostrowskiej o współpracę na rzecz upamiętniania wszystkiego tego, co było dawno temu i niedawno temu dobre. Wszystkiego tego, co tworzy historię, z którą chcemy się utożsamiać. I tak jak kiedyś Lucyna Radziejowska i Jadwiga Długoborska po prostu zachowały się tylko jak trzeba, tak przed nimi i po nich bardzo wielu. Ufam, że wszyscy my, kiedy trzeba, zachowujemy się dobrze. I uważam, jestem przekonany, że powinniśmy tę naszą lokalną historię możliwie jak najlepiej upamiętniać. Raz jeszcze bardzo dziękuję za to, że Ostrów Mazowiecka staje się miejscem na szlaku zawołanych po imieniu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pomoc okazywana Żydom w czasie okupacji niemieckiej to jedna z najbardziej chlubnych kart polskiej historii. Zapisały ją między innymi czyny rodziny Ulmów, ofiar mości Leny Sendlerowej, czy matki Matyldy Getter ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Na tę pełną męstwa opowieść, która dzięki naszym rodakom stała się częścią historii świata, składa się także działalność rotmistrza Witolda Pileckiego i Jana Karskiego oraz funkcjonowanie Żegoty, jedynej w okupowanej Europie organizacji udzielającej Żydom instytucjonalnej pomocy. Dziś jednak w szczególny sposób podkreślamy znaczenie czynów cichych, lokalnych bohaterów, których heroiczna postawa wobec zagłady Żydów nie jest znana ogółowi społeczeństwa. To ich, zgodnie z nazwą projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Pileckiego, pragniemy zawołać po imieniu. Tutaj, w Ostrowi Mazowieckiej, upamiętniamy Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską, które mimo świadomości grożącej kary śmierci udzieliły schronienia Żydom. Prowadząca w Ostrowi pensjonat Jadwiga Długoborska ukrywała w nim 10 osób z żydowskich rodzin Renkart, Ryczkę, Lewartowicz, Krzumowicz. Zaś Lucyna Radziejowska pod swój dach przyjęła dwoje Żydów uciekających z Warszawy, matkę i syna. Śmierć obu bohaterek to cena, którą przyszło im zapłacić za ten akt ludzkiej solidarności. Odsłaniane dziś tablice upamiętniają ich męstwo i ocalenie w czasach pogardy tego, co w człowieku najpiękniejsze. Postawa Jadwigi Długoborskiej i Lucyny Radziejowskiej, ale też tysięcy bezimiennych bohaterów wzywa nas do pielęgnowania prawdy historycznej i wszelkich działań, by lokalne, często przechowywane wyłącznie w kręgach najbliższych, przejawy szlachetności i bohaterstwa Polaków zapisać w powszechnej świadomości historycznej. To nasza wspólna misja. Dziękuję więc inicjatorom dzisiejszego wydarzenia, przede wszystkim Instytutowi Pileckiego i władzom samorządowym, którzy swym zaangażowaniem przyczyniają się do realizacji tego szlachetnego zadania. Mateusz Borawiecki, Prezes Rady Ministrów. Dziękuję bardzo.